Siemka. Siemano, dzień dobry. Gwiazda wróciła naszego małego ekranu. Spóźniona 30 minut. Jedziemy gdzieś przed siebie dzisiaj. I zobaczymy, czy będzie jakieś błoto po drodze. A jakie mamy rodzaje chmury? Zaszczyny chmura? No to jest wysokie piętro, ale nic więcej nie powiem. I poza tym mam chyba brudny obiektyw. Dobrze. Obiektyw czysty. Myśmy dojechali w sumie już tak bardziej nad Wisłę. Ola mnie poinformowała, że ma sok pomidorowy. Z gniłych pomidorów. Była mała przerwa na pierwszego batona. No to cyka. Mamy pierwszego kapcia. Nie, no żywot. Zobaczymy, czy łaty są przylepne, dadzą radę, bo te, które miałem dotychczas, były delikatnie mówiąc takie se. Pompuj, jeszcze tam sporo zostało. Ja też tam chyba trochę urozmaicam życie. To z pewnością, przynajmniej jest nudno. Czy było? Kartusz zabrałem, więc będzie ciepła micha i jakaś ciepła herbatka wieczorem. Ale póki co to myślę, że możemy zobaczyć się na moście kolejowym w Górze Kalwarii. No i dojechaliśmy do Góry Kalwarii, w zasadzie do mostu kolejowego. Ola jest gdzieś tam. Mimo przygód udało się dojechać. No powiem wam, że zrobiliśmy raptem 30 km. Był jeden flag, był jeden kapeć. Zasadniczo to wybieramy się do Warki, również na most kolejowy. Konstrukcja mniej więcej taka jak ta, tylko że tam jest przebudowa sieci trakcyjnej, więc zobaczymy, w jakim stanie jest w ogóle most, czy jest w trakcie przebudowy, czy jest przebudowany, bo robimy rekonesans, żeby w nocy pojechać na zdjęcia, porobić trochę astrofotografii. No i to jest właśnie jeden z tych etapów, że jedziemy w teren, zobaczymy, co jest na miejscu i ocenię, czy warto tam jechać na zdjęcia w nocy. Bo jednak fatygowanie się w nocy na miejscu, gdzie nie wiem, co mnie czeka, tak trochę nie bałdzo. W związku z powyższym ja czekam na Olę. Ola poszła robić zdjęcia. Właśnie, ja też zrobię zdjęcie. Może na przykład o takie? Albo takie. No, to jest dobry pomysł. I ruszamy dalej w trasę. Najedzona? Za bardzo nawet. Brzuszek pełny? Brzuszek wypełniony po brzegu. Deszcz za nami i będzie więcej. Czemu? Deszczu. Dlaczego zawsze ja? Wjechałaś? Wjechałam. Jestem z ciebie dumna. W końcu. To tam na horyzoncie, to wielkie, brzydkie, to właśnie było razem z nami. Jedziemy dalej. Całe szczęście nie w tamtym kierunku, tylko w trochę innym. I zobacz. Mi się tak spodobało. Ja bym tam chętnie wróciła do tej burzy. Tak było, tak wyprawowo, tak jak Kamil potrafi. Tak. My dojechaliśmy do pomnika powstańców styczniowych, w miejscu, w którym już parę razy byłem. I mamy chyba jakieś 70-80 zrobione. Pytanie, czy wrócimy? Mam nadzieję. Z tą marudą to będzie ciężko. Z tą marudą. Najwyżej zostawię w polu. Z niekształcone bułeczki, pomidor. Całe szczęście tym razem nie rozmaślone. Znowu po błocie, po deszczu. Ale warto było. Że też ona mnie jeszcze znienawidziła. Mam taką agresję jeszcze nieujawnioną. No. Kiedyś zaprezentuję. Taką solidną lepę. Widzę, że masz ten talerz z mchu. Myśmy na mchu jadali. Znaczy zakładam, że nikt tutaj wcześniej się nie zdał. Jaki fajny mech. Powiem ci, że pasztet to chyba jadłam ostatni raz na Mazurach, ale ta bułka z tym pasztetem jest po prostu niesamowita. Kuchnia wyprawowa. Też zupełnie inny sort jedzenia. Pajączek. No to też dzisiaj. Nie, pajączek nie jest owładem. Jest skorupiakiem. Czym jest pajączakiem? No to jest owad. Nie. Tak. Zrobię screen z Wikipedii. Nie, pajączek nie jest owładem. Miała rację. Jest skorupiakiem. Nie miała racji. Ja wrażenie, że tam coś grzmi. Albo się spierdziałeś, czy to ten poziom znajomości? Tak. Gdybym to był ja, to już by się żyłem. Cyklon B przy tym to perfuma.
Więc komu w drogę, temu pasztet. Pomyślałam o tym samym. Tośmy dojechali. Miał być most, jest dziura. Środek budowy. I kałuże. Torów nie ma. Ja jestem z powyższym, konstrukcji już nie ma, tej takiej, co była w Górze Kalwarii. No nie zostaje nam nic innego, jak po prostu stąd uciekać, bo pogoda jest przepiękna. Przed nami jest jakieś 70 km powiedzmy. Mostu nie ma, jedziemy dalej. Dobra, dojechaliśmy do Dziury Kalwarii. Jesteśmy po tajskiej zupce na przystanku. Okupiliśmy to jak prawdziwie żule i powoli zmierzamy do Warszawy. Oczywiście po nas zmoczyło, jak żeby inaczej. Uraz zabłociło. Bo ktoś, mimo że kupił błotniki, to go ich nie zamontował. No bo po co? Leniuszek ze mnie. Leniwa paruwa. Ja rozumiem prosiaczek, ale paruwa! Logika kobiety. Za prosiaczka się nie obrazi, ale za paruwa już tak. No bo prosiaczek jeszcze żyje. Póki co trochę się rozpogodziło, więc jest w sumie w miarę przyzwoicie. Ale minki są uśmiechnięte, także bąbelki jadą dalej. Dojechaliśmy do Warszawy. Mamy na liczniku 140 km. Ona ma swoją życiówkę dzisiaj. Dobijesz do ilu? Teraz mam 132. Około 140, więc ma niezłą życiówkę. Nie, ale myślę, że trasa generalnie udana. No, mieliśmy parę przystanków po drodze na zdjęcia. A teraz mamy taki ładny widok na elektrociepłownię Siekierki. I tutaj robimy przystanek, gdzie będzie... Kociołek Pantomiksa. Pantomiksa. To ci gorącego kisielka. A w tym czasie robię timelapsa. Więc to był, myślę, że całkiem udany wyjazd, mimo deszczu. Co sądzisz? I naszych grymasów teraz na twarzy. Brudy i potu na twarzy. No ja mam chyba z pół kilo w piachu w butach, no ale sam chciałem. Do następnego.